W tym wideo postaram Ci się odpowiedzieć na pytanie, jak długo marihuana jest w morzu. Także cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, tradycyjnie zacznę od historii pewnego internauty. Kieruję się do Pana z takim zapytaniem odnośnie badań lekarskich i laboratoryjnych. Jak popularne jest w tych czasach tracenie prawa jazdy, to pewnie Pan wie. I niestety ja też dołączyłem do tego licznego grona, ponieważ prowadziłem pojazd pod wpływem środka psychotropowego. Przyszły mi papiery, kiedy badania mają być, natomiast na komisariacie dowiedziałem się, że będzie to do około miesiąca. Paliłem marihuanę regularnie co tydzień przez pół roku. Również zażywałem amfetaminę, tak samo od pół roku co tydzień, z tym, że od około 2,5 miesiąca regularnie co dwa tygodnie. Tydzień temu zażyłem po raz ostatni marihuanę i amfetaminę, ponieważ po prostu wystraszyłem się na całego. Chciałem się natomiast dowiedzieć, czy jeżeli przestałem zażywać na półtora miesiąca lub na miesiąc przed badaniami lekarskimi na wykrycie THC i amfetaminy, to czy także na tych badaniach zostaną wykryte środki odurzające. Trochę o sobie, mam 20 lat, jestem szczupłym mężczyzną z wzrostem 185 cm. Jeżeli chodzi o jedzenie, to nie wiem, czy coś pomoże. Mam szybką przemianę materii, no jeżeli chodzi o alkohol, to już nie. Tak więc moje zasadnicze pytanie. Chciałbym się dowiedzieć, jakiego mogę się spodziewać wyniku. W ogóle, ile dane środki psychotropowe utrzymują się w organizmie. Odpowiadając na to pytanie, chociaż same efekty palenia marihuany znikają bardzo szybko, no to lek ten, w sumie tak dobrotliwie nazywany trawką, może być wykryty w organizmie przez kilka tygodni, a nawet dłużej. I zależy to głównie od tego, jak długo i w sumie jak często ta trawka była palona. Zacznijmy trochę od biochemii, jak ta marihuana nieszczęsna jest metabolizowana. Aktywny wskaźnik, czyli THC, bardzo szybko dostaje się do krwi po zapaleniu skręta. Tym niemniej jeszcze szybciej to THC przekształca się w 80 różnych metabolitów, no, które stopniowo są eliminowane z organizmu z moczem lub stolcem. Ponieważ marihuana jest obecna we krwi bardzo krótko, testy z krwi z reguły nie są używane w praktyce. No oczywiście, no, wyjątkiem może być tutaj jakaś taka sytuacja zaraz po wypadku samochodowym, czy no, jakaś inna podobna, kiedy krew została pobrana, mają próbkę i mogą sobie zbadać. Natomiast podkreślam, jest wielka różnica w stosunku do testów alkoholu z krwi, ponieważ stężenie marihuany w krwi nie wskazuje poziomu zatrucia czy upośledzenia organizmu. Także nie ma prostej zależności. Im więcej promili, tym bardziej pijany, im więcej marihuany, tym no powiedzmy bardziej, czy im więcej metabolitów, to tym bardziej odurzony. Z drugiej strony testy z moczu wskazują jedynie fakt palenia w ostatnim czasie, a nie stopień upośledzenia organizmu, szczególnie podczas jazdy. No, wiąże się to oczywiście z pewnym czasem potrzebnym do eliminacji metabolitów tego narkotyku z moczem. No niestety, diabeł tkwi w szczegółach i problemem jest tutaj zerowa tolerancja ustawodawcy, na pośrednio policji, lekarzy, do jakiegokolwiek wykrywalnego użycia narkotyku. No szczególnie przy pomocy tych testów z moczu. Także więc przejdę teraz do sedna sprawy, jak długo ta marihuana jest wykrywana w moczu. No, małym pocieszeniem jest to, że niektóre metabolity THC mają okres półtrwania zaledwie jeden dzień, ponieważ większa ich część jest tych dłużej metabolizowanych, jest magazynowana w tkance tłuszczowej, no i ona ma okres półtrwania pomiędzy, no, różnie znawcy określają, 10 dni do 2 tygodni. Także większość znawców problemu uważa, że skuteczność testów z moczu jest do około 2 tygodni. No niestety, w swojej karierze miałem osoby, które paliły częściej, dłużej i więcej niż tacy przypadkowi palacze tej używki, więc pozytywny wynik był nawet po 45 dniach, a w prasie medycznej ktoś nawet odpisał przypadek pozytywny po 3 miesiącach. No, następne logiczne pytanie tutaj, no, czy jakoś te testy można oszukać, czy jakoś tam
pomanipulować. No, tych sposobów tutaj musisz raczej poszukać na takich forach organizacji typu Wolne Konopie, czy jakiekolwiek inne chcące dekryminalizacji tej używki. Natomiast osobiście z ręką na sercu twierdzę, że skuteczność ich jest raczej mitem niż faktem. No, tym niemniej dla porządku wymienię niektóre z nich. Przykładowo, bardzo często stosowane jest wypłukiwanie metabolitów poprzez picie olbrzymiej ilości wody, następnie oczywiście witamina B kompleks czy jakaś tam B2, aby mocz nabrał troszeczkę żółtej barwy. No, uczciwie powiem, być może poziom THC się troszeczkę zmniejsza, ale zawsze coś zostanie. Używanie różnych ziołowych herbatek, które są rzekomo zdolne szybko oczyścić Twój organizm z THC. Sztuczka polega na tym, że każdy producent w ulotce lub bez ulotki zaleca dłuższe branie danego specyfiku, no a wtedy bez łaski i bez niczego nasz organizm sam oczyszcza się naturalnie, także po prostu strata pieniędzy. Oszukanie samego testu, no idziemy z tym moczem i jakoś tam coś tam więcej dodajemy. Ja osobiście słyszałem, czy przeczytałem o dodawaniu kropli Visine, wybielaczy, jakichś detergentów. No, być może w pierwszym momencie są one skuteczne, ale sam efekt jest raczej wątpliwy, ponieważ certyfikowane laboratoria potrafią wykryć każdy dodatek jakiejś takiej obcej substancji w badaniach, czy w drugim teście laboratoryjnym. Także reasumując moje mądre wywody. Jeżeli musisz przejść test z moczu i paliłeś ostatnio marihuanę, to masz duże szanse, że sprawa wyjdzie na jaw. No, brutalna prawda, że jedynym rozsądnym postępowaniem, aby przejść jakikolwiek test, czy z moczu, czy z krwi, jest po prostu bezwzględne powstrzymanie się od palenia. No, a jeżeli mimo wszystko masz swoją jakąś poradę, masz coś ciekawego do dodania, szczególnie z własnego doświadczenia, zapraszam Cię oczywiście tutaj do komentarzy tego wideo poniżej. No, również można podjąć dyskusję tutaj na moim blogu Badania Lekarskie Kierowców.pl. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Palenie trawki czy prawo jazdy? Musisz wybrać sam.